Czy myślicie, że Dawid przyniósł wam szczęście? Tak. Był naszym talizmanem. Tak, oczywiście Dawid przyniósł nam szczęście, bo tak. To wspaniały człowiek, artysta, tancerz niesamowity, jak się okazało. Było to takie nasze skryte marzenie, żeby Dawid z nami też wystąpił, ponieważ bardzo lubimy ze sobą spędzać czas i mieliśmy wspaniały tydzień, bo mogliśmy razem trenować, więc naprawdę to było taki prezent dla tak, nas. Tak, Dawid w swojej edycji za sambę dostał 40, więc dla mnie to była też dodatkowa presja i trochę wyzwanie, żeby dorównać tej sambie, którą on zaprezentuje. A wiesz co powiedziałeś? Powiedziałeś na pierwszym treningu, że Dawid tak się popisał trochę, nie? No, i on mówi... On tak stał przy ścianie i mówi, no ja czuję się teraz gorszy. Pamiętasz? Tak. Mówisz, no troszkę, ale troszkę próbował skraść show. Nie, moim zdaniem to show naprawdę wyszło genialnie i trochę śmiesznie, trochę pokazaliśmy też sambę, więc super. Trochę dużo kroków, no jest tak, najwięcej. Dużo. Przyznam się szczerze, że ta samba była dla mnie naprawdę chyba największym wyzwaniem w tym programie, żeby ogarnąć biodro, że od palca trzeba postawić stopę, potem jeszcze rękę. Dużo różnych niuansów. Rzeczy naraz, tak. I jeszcze zachować ten taki bans sambowy. Ta, to jest bardzo trudne, bo jak to pracujesz z kimś, który nigdy nic nie tańczył i ja zaczynam to totalnym uczyć. Drewnem. Nie drewnem, ale zaczynam go uczyć i tak on nie robi, a tak co teraz będzie, no to i potem dalej. I potem ja wiem, że ja za bardzo może naciskam na niego, że tyle on dostaje informacji, a potem nagle on to zrobi i jest tak, i on tak, nie można. Tak, i on wtedy patrzy, no proszę, mówię, o Jezu, dobrze będzie, zdamy radę.